O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. października bieżącego roku Cezary Cieślukowski ogłosił, że w niedługim czasie zostanie przeprowadzona gruntowna modernizacja oddziału neurologii w Suwalskim Szpitalu. Za 2 miliony euro w przyszłym roku będzie ta inwestycja zrealizowana, a my się wspólnie będziemy cieszyć z tego, że kolejny bardzo ważny dla województwa i dla naszych mieszkańców oddział zostanie przebudowany i wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt. Informację o modernizacji potwierdził dyrektor szpitala Adam Szałanda i choć jej wartość nie jest tak imponująca jak ta ogłoszona w przedwyborczym czasie, to każde pieniądze przydadzą się na poprawę tragicznych warunków panujących na oddziale. Otrzymaliśmy tą informację, że nareszcie został rozpatrzony pozytywnie nasz wniosek odnośnie finansowania modernizacji oddziału neurologicznego. Składaliśmy go z naszym partnerem z zawodu kaliningradzkiego, ze szpitalem Szczerniachowska. Wartość tego całego przedsięwzięcia po obu stronach to ponad 2 miliony 200 tysięcy euro. My z tej kwoty skorzystamy ponad 1 300 000 euro. Dzięki funduszom z transgranicznego programu zmodernizowana zostanie cała infrastruktura suwalskiej neurologii z pododdziałem udarowym. To jest powierzchnia ponad 750 metrów kwadratowych, czyli ulegnie przebudowa całego oddziału, dostosowanie do wymogów, jakie na dzień dzisiejszy obowiązują praktycznie na świecie, czyli węzły sanitarne w każdej sali, odpowiednie pracownie diagnostyczne, badawcze, rehabilitacyjne, jak również do wyposażenia tych sal i tych pracowni. Jeżeli chodzi o salę, no to wiadomo, łóżka, szafki przyłóżkowe po to, żeby zapewnić ten komfort dla pacjenta, ale również tutaj będą zakupy i to dość znaczne, jeżeli chodzi o aparaturę i sprzęt diagnostyczny, aparaty USG, kardiomonitory, jak również inny sprzęt. Jak zapewnia dyrektor, lista zmian uwzględnia znaczącą poprawę komfortu pacjentów i warunków pracy personelu medycznego, który dzisiaj troskę o pacjentów dotkniętych udarami mózgu opłaca nierzadko własnym zdrowiem i ogromnym wysiłkiem fizycznym. Tutaj mówimy o sprzęcie specjalistycznym, odpowiadającym wymogom właśnie tego typu schorzeniom naszych pacjentów. Będą rozbudowane pracownie rehabilitacyjne, dostosowane właśnie do wymogów tego typu zakresu świadczonych usług. Mówimy tutaj o łóżkach rehabilitacyjnych, bo wiadomo, że pacjenci są objęci również tego typu usługami medycznymi. Na czas prac modernizacyjnych neurologia z pododdziałem udarowym nie zostanie zamknięta. To jedyny tak sprofilowany oddział na Suwalszczyźnie. Pacjenci wraz z personelem medycznym zostaną przeniesieni w inne miejsce. Leczenie pacjentów po udarach, jednej z najcięższych chorób współczesnego świata, wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia, sprzętu oraz miejsca. Każda sala, każde przejście, każde rozwiązanie architektoniczne musi być starannie przemyślane, ergonomiczne i funkcjonalne, bo w leczeniu pacjenta z udarem nie ma czasu na przeciskanie łóżek przez wąskie drzwi czy omijanie przeszkód w dostępie do pacjenta. Dzisiaj wysoko wykwalifikowany personel oddziału ratuje życie i zdrowie chorych w warunkach urągających współczesnym standardom lokalowym i sprzętowym. Modernizacja według przewidywań dyrektora Szałandy zakończy się w drugim półroczu przyszłego roku. Szpital posiada już wszelkie projekty oraz zezwolenia na prace remontowe, budowlane, instalacyjne. Pozostaje wierzyć, że po modernizacji i doposażeniu na czwartym piętrze suwalskiego szpitala będziemy mieli nie tylko ładny, ale i funkcjonalny oddział.